Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. W dzisiejszym odcinku serii EQM Eksperta przygotowałem dla Was kolejny materiał. Co tym razem? Tym razem test standard, dodatkowo klient dokupił sobie usługę podłączenia pod komputer diagnostyczny, więc standard plus komputer. Co za samochód dla niego sprawdzaliśmy? Jakie auto wytypował? Mini Cooper S, samochód z 2006 roku. 1.6 benzyna, dodatkowo wyposażony w instalację gazową, generująca moc 160 koni. Aktualny przebieg, który deklaruje sprzedawca, to 153 tysiące km. Samochód pochodzi z rynku amerykańskiego, został sprowadzony do kraju, jest obecnie już zarejestrowany i wyceniony na kwotę 21 tysięcy złotych. Jest sprzedawany przez osobę prywatną. No okej, okay, no całkiem fajny samochodzik, no troszeczkę mocy ma, jest się czym pobawić, auto zarejestrowane już w kraju, 2006 rok, no już auto, można powiedzieć, swoje lata ma. O czym raz raczył poinformować sprzedawca w ogłoszeniu? W ogłoszeniu podał dane samochodu, podał VIN, napisał, że samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, posiada nową butlę gazową ważną na 10 lat. No ciekawe, czy to samochód został teraz sprowadzony, zarejestrowany, od razu została założona instalacja, czy to auto już tutaj w kraju jest ponad 10 lat? No tego jeszcze nie wiemy. Dodatkowo wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, szyber dach, posiada manetki do zmiany biegów przy kierownicy i dwa komplety kół lato-zima. No fajnie, na plus. Okej, umówiłem się ze sprzedawcą, jadę na miejsce, zaczynam oględzinę. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. No i co? No sprzedawca, jak go zacząłem tutaj podpytywać, no mówi, że no jest tutaj w kraju drugim właścicielem, nabył go parę lat wcześniej, auto jest użytkowane przez żonę głównie, no mówi, on tutaj nic praktycznie nie robił, gdzieś tam lotkę na dachu polakierował, bo mówi, że tam jakiś tam był z nią problem, coś tam się z lakierem stało, nic poza tym, auto takie kupił, do tej pory takie jest. No okej. Okay. Zaczynam weryfikację, zaczynam kontrolę. No niestety, no podczas pomiarów i oględzin wychodzi, że no auto jest po dość rozległych naprawach blacharsko-lakierniczych. Samochód w kraju jest od 2010 roku, stąd też no tutaj instalacja gazowa nie jest świeża i nie jest założona teraz, tylko była założona w 2013 roku, czyli po 3 latach, jak auto już było w kraju. Skończyła się homologacja na butle, butla została wymieniona, więc jest aktualna teraz na 10 lat. Co do tych napraw blacharsko-lakierniczych, no każdy element poza dachem i drzwiami prawymi był naprawiany lakierniczo. No to już niezbyt dobrze wróży, co tu dużo mówić. Zderzaki, ślady napraw, ślady uszkodzeń, no nie wyglądają zbyt dobrze i zbyt atrakcyjne. O dziwo, powiem szczerze, pomierzyłem wnęki wszystkie, wychodzi, że jest ok. Pojazd dość brudny, nie był przygotowany pod moje oględziny. Samochód użytkowany na co dzień, nawet w dniu oględzin musiałem chwilę poczekać, bo żona sprzedawcy aktualnie była nim w pracy, więc jej nie było, dopiero nim przyjechała, no samochód użytkowany cały czas, więc nie był przygotowany pod moje oględziny. No troszeczkę, kurczę, powiem szczerze, zawsze to utrudnia tą weryfikację tego stanu lakierniczego, tych napraw i tak dalej, jeżeli mamy auto dość brudne, no to wiadomo, no musimy się doszukiwać, przyglądać i tak dalej, wszystko jest do zrobienia. No ale jest to, że tak powiem, utrudnione zawsze zadanie. Oczywiście na lakierze występują różnego rodzaju rysy, obicia, wgniotki, zaprawki lakiernicze. Szukając dalej, dopatrując się, zauważyłem, że na dachu mamy dość sporo takich niewielkich dołków. No, wychodzi na to, że faktycznie samochód gdzieś tam delikatnie go złapał jakiś grat, delikatnie jest uszkodzony dach przez grat. Takich troszeczkę tych dołków na dachu mieliśmy. Nie rzucały się one, powiem szczerze, bardzo w oczy, natomiast no, ich ilość i pod odpowiednim kątem było to zauważalne. Szyby w oryginale poza czołową i tylną w klapie.
No tutaj sprzedawca za bardzo wiedzy nie miał na ten temat. Aktualnie samochód na oponach zimowych. Z tyłu opony z 2020 roku, z przodu z 2020 roku, z 2022 roku. Na felgach aluminiowych 16-calowych. No opony myślę, że jeszcze spoko, jeszcze się pojeździ. Tutaj sprzedawca mówił, że kupił je nowe. No jakoś tak mu się dostał po dobrych pieniądzach. Stąd dwie są z przodu młodsze, dwie z tyłu są troszeczkę starsze. Natomiast bieżnikowo, wizualnie wyglądały identycznie. Co do felg, normalne ślady jakiejś eksploatacji. No nie ma się czego czepiać. Faktycznie do samochodu sprzedawca pokazał mi, jest drugi komplet felg z oponami letnimi, opony z 2019 roku. No fajnie, na plus. Co do szczelin, mniej więcej równe. Nie ma się czego, że tak powiem, czepiać. Jest ok. Tyle chyba z zewnątrz. Środek. Co do środka, technicznie można powiedzieć, że w miarę jest spoko, jest ok. Systemy urządzenia sprawne, no tutaj jeżeli mam się jakieś zastrzeżenia, to na pewno tak. Brak światła wstecznego, brak światła przeciwmgielnego, wersja ze Stanów. No powiem szczerze, byłem w szoku, że tyle lat ten samochód jest w kraju i jakoś przechodzi badania techniczne, a nie ma światła przeciwmgielnego z tyłu. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ale się domyślam. No, więc tak to wygląda. Do samochodu też mamy tylko jeden kluczyk. No to też, no wiecie, jakie jest moje zdanie na ten temat. No jeden kluczyk, kurczę, no trochę słabo. Cokolwiek się stanie, jakiś problem, no nie mamy. Sugeruję dorobić zawsze, żeby mieć w rezerwie ten drugi kluczyk. Nie mieliśmy z przodu halogenów w zderzaku. No po prostu takie ładne dziurki były. Gdzieś nam te halogeny znikły. Więc brak tutaj halogenów z przodu. Środek, no normalne ślady eksploatacji, nie był przygotowany jak i z zewnątrz, tak i w środku. Samochód użytkowany na co dzień, więc no, nikt go nie jest specjalnie jakoś tam nie czyścił, nie przygotowywał pod moje oględziny. Elementy plastikowe, tapicerki z normalnymi jakimiś tam śladami zarysowań, uszkodzeń, przetarć, wytarć już takich eksploatacyjnych. No wiadomo, auto ma swoje lata, ma jakiś tam przebieg, ma jakąś tam historię. No takie rzeczy się zdarzają. Pokrycia siedzeń przednich, bez większych jakichś uszkodzeń. Tutaj delikatne przetarcia lakieru na skórze. Natomiast nie są zniszczone, nie są podarte. Do odświeżenia będą wyglądać o wiele lepiej. Co do tutaj jeszcze takich rzeczy w środku. Fotel pasażera, było niesprawne podgrzewanie. Tutaj fotel kierowcy ładnie nam grzał, fotel pasażera po załączeniu, dosłownie przez kilkanaście sekund kontrolka nam się świeciła i system się nam rozłączał. Najprawdopodobniej uszkodzona mata albo gdzieś coś, jakiś problem, kostka, wiązka, no coś jest na pewno z nią nie tak, ponieważ no, ten fotel nam nie działa. No i tak jak tutaj wspomniałem, podłączyłem komputer diagnostyczny, bo klient sobie zamówił dodatkową tutaj usługę. No to już mniej wyglądało to atrakcyjnie i dobrze, ponieważ no w każdym module, można powiedzieć, w silniku, w skrzyni, w ABS-ie, w poduszkach, w module komfortu i tak dalej, no masę błędów. No tych błędów było naprawdę sporo. Były to przeróżne błędy, od błędów jakichś starych, historycznych, pasywnych, po błędy obecne. No tutaj no, nikt tego nie ukrywał, nikt tego nie kasował przed naszymi oględzinami. To była osoba prywatna. Jak często, gęsto się zdarza, że na przykład sprawdzamy auta w komisach i tam mamy ładnie, wszędzie czysto w sterownikach. No tutaj w tym przypadku błędów moc. No i widać, że to były też nawet stare błędy. Okej, tyle w środku. Lecimy na zewnątrz. Komora silnika, komora bagażnika. Komora silnika. Wygłuszenie tutaj maski w porządku, płyny eksploatacyjne w porządku. No rozruch niestety na ciepłym silniku, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj żona właściciela, sprzedawcy wróciła nim co dopiero z pracy, więc silnik był ciepły. No rozruch, no bez najmniejszych zastrzeżeń, no ale to z zaznaczeniem silnik mamy ciepły. Nie wiem jak ten silnik się będzie zachowywał, jak to auto na przykład będziemy uruchamiać po nocy. Myślę, że raczej nie będzie z nim większych problemów, ale zaznaczamy, informujemy o tym oczywiście klienta. Nie dopatrzyłem się tu żadnych jakichś zapoceń, wycieków, fajnie na plus.
Komora silnika również nie była myta, nic tu nie było tuszowane, nic tu nie było przed naszymi oględzinami, że tak powiem, zatajane. Fajnie, kolejny plus. No, w komisach sami wiecie, jak to nieraz wygląda. Często, gęsto są te silniki umyte, komora silnika jest umyta, no nic nie widać, czy coś tam się dzieje, nie dzieje. Dopiero wszystko wyjdzie w trakcie. Tutaj nikt przed nami nic nie próbuje ukryć. Pytałem się o rozrząd. Rozrząd jest jeszcze fabryczny. Co do oleju, olej wymieniony przy 145 tysiącach km, więc jakieś 8 tysięcy mamy zrobione na oleju, ze 2 tysiące jeszcze i wymiana. Co zauważyłem, na pewno nowa chłodnica wody i rocznikowo ona była z 2021 roku. I tutaj sprzedawca się przyznał, faktycznie on chłodnicę wody wymieniał, mówi, że jakaś tam była nieszczelność, coś tam się działo, coś się sączyło, jakieś ubytki były, po prostu tą chłodnicę wymienił. Osłony całe i kompletne, no oczywiście tutaj ślady demontażu na błotnikach, na zderzaku, na masce, na tych śrubach te elementy widać, że były demontowane, coś tu było ustawiane, coś tu było kręcone, lakier był zerwany z, po prostu z tych śrub. Lampy przednie fabryczne. Co do komory bagażnika, jak to można nazwać bagażnikiem, jeszcze tutaj ta butla, no powiem szczerze, no z normalnymi śladami eksploatacji, faktycznie butla świeża, mieliśmy na to dokumenty, instalacja gazowa 2013 rok, butla wymieniona w tym roku, więc mamy nową, od razu sprzedawca powiedział, że jak tutaj była wymieniana butla, to wymienili akumulator, bo dostęp do akumulatora w tym przypadku nie jest zbyt ciekawy, a tym bardziej jak mamy taką butlę w bagażniku. Jak nie wie ktoś, gdzie jest akumulator w takim miniaku, no to zachęcam do zapoznania się i zobaczyć, gdzie on się znajduje i w tym przypadku, jeżeli mamy taką butlę wsadzoną, jakby wyglądała jego wymiana, więc tutaj skorzystał z tej okazji, od razu wymienił akumulator. Tyle, jazda. Powiem szczerze, jazdę wykonałem osobiście i naprawdę jazda na plus. Fajnie, powiem szczerze, fajnie ten samochód przyspieszał, utrzymywał tor jazdy. Skrzynia automatyczna zachowywała się jak najbardziej poprawnie, nie przeciągała, nie gubiła się, no tutaj nic z jakichś niepokojących, że tak powiem, objawów z jej strony nie zauważyłem. Olej w skrzyni, pytałem, ponoć był wymieniany w tamtym roku, tak twierdzi przynajmniej sprzedawca, no niestety na to dokumentów nie widziałem, żadnych faktur, żadnych potwierdzających, że faktycznie tak było, natomiast no mówię, testując i sprawdzając ten samochód, naprawdę ta skrzynia zachowywała się tak, jak powinna. Poziom hałasu jak najbardziej ok, zawieszeniowo również w porządku, żadnych jakichś stuków, żadnych luzów, żadnych jakichś takich niepokojących również odgłosów ze strony zawieszenia. Nic się tu nie działo. Hamowanie jak najbardziej poprawne. Samochód utrzymywał odpowiedni tor podczas hamowania. Nie było żadnego tarcia, żadnych pisków. Jazdę odbyłem oczywiście w warunkach drogowych. No okej, wróciłem na miejsce. I co dokumentacja? No powiem szczerze, coś tam tej dokumentacji jest do tego samochodu. Wiadomo, samochód jest już trochę lat w kraju, mamy CEPiK, więc ten przebieg jest potwierdzony. Natomiast no, ta dokumentacja jest taka, mamy troszeczkę jakichś faktur, mamy trochę jakichś dokumentów, lecz ona jest niekompletna, nieregularnie prowadzona. No tutaj dość spore, że tak powiem, odstępy czasowe, no tutaj ten właściciel troszeczkę tej dokumentacji ma, trochę nie ma, poprzedni właściciel również praktycznie tam niewiele tej dokumentacji było, więc to takie kurczę, trochę rzeczy jest, trochę rzeczy się trzeba domyślać, no dobrze, że jest cokolwiek, no ale znowu z drugiej strony, no taka dokumentacja, taka nijaka, że tak powiem. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No i dobra, no mamy omówioną checklistę, mamy omówiony cały raport, werdykt. Tak nie. No powiem szczerze, jak oceniasz taki samochód, no nie? Dla mnie nie. Ja powiem szczerze, osobiście nie kupiłbym tego samochodu, nie poleciłem go naszemu klientowi. Wiadomo, ostateczna decyzja należy do naszego klienta, jeżeli się zdecyduje na zakup, jakoś się dogada ze sprzedawcą, bo stwierdzi, że jednak
te mankamenty, które występują w tym aucie, te naprawy lakiernicze i tak dalej, mu to nie przeszkadza i stwierdzi, że to jest fajny egzemplarz za dobre pieniądze i się na niego zdecyduje, no jego sprawa. Natomiast, no powiem szczerze, jak dla mnie, nie, troszeczkę za dużo tego było. Samochód w kraju już jest 13 lat, spore jakieś już tam miał naprawy blacharsko-lakiernicze, jakieś tematy, jakieś przygody i tak dalej. Na ten moment też również by parę elementów wymagało już napraw i poprawek. No, zalecałbym poszukać bardziej jakiegoś zadbanego egzemplarza z fajniejszą, kompletną dokumentacją, z mniejszymi może tymi przygodami blacharsko-lakierniczymi, wizualnie troszeczkę w lepszym stanie. No ale to oczywiście ostateczna decyzja należy do naszego klienta. Jeżeli się zdecyduje, to na pewno też sugeruję podjechać na stację diagnostyczną, oglądać samochód od spodu. No tutaj w tym przypadku takich oględzin nie robiłem, bo to był pakiet standard. Dobra, takie moje zdanie. Zgadzacie się ze mną? Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach, dajcie znać. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, subskrybujcie nasz kanał. Ja Wam życzę zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć!